Cześć, z tej strony Smart Tester. Dzisiaj zapraszam Was na długo wyczekiwaną recenzję smartfona Vico Rainbow Jam 4G. Bierzmy się do roboty. Proszę o chwilę ciszy. Zacznijmy od przeglądu złączy. Na górnej krawędzi urządzenia znajduje się jedynie port 3,5 mm mini jack, do którego będziemy podłączać słuchawki. Lewa krawędź jest pozbawiona jakichkolwiek przycisków, zaś na spodzie urządzenia znajduje się mikrofon do rozmów, a zaraz obok niego złącze 2.0 USB. To bardzo dobrze, że zdecydowano się na umieszczenie tego złącza na dole, a nie tak jak Vico Lenny na górze. Na prawej zaś krawędzi znajdziemy przycisk blokady oraz przycisk regulacji głośności. Z tyłu urządzenia w prawym górnym rogu znajduje się aparat główny o rozdzielczości 8 megapikseli, a zaraz pod nim dobrze działająca dioda LED, którą również możemy wykorzystać jako latarkę. Na froncie urządzenia, zaraz nad ekranem, znajduje się głośnik do rozmów telefonicznych. Po jego prawej stronie kamerka rozdzielczości 2 megapikseli, która działa całkiem nieźle. Zaś po jego lewej stronie czujnik oświetlenia. Niestety, choć pod ekranem zostało wiele wolnego miejsca, nie znajdziemy tu przycisków funkcyjnych. Wyświetlają się one bezpośrednio na ekranie. W lewym górnym rogu telefonu znajduje się logo producenta Vico. Sam telefon wygląda naprawdę bardzo ładnie. Możemy go zakupić w jednej z czterech wersji kolorystycznych. Bardzo podoba mi się oddzielenie dolnej części frontu telefonu od górnej. Są to dwie osobne tafle szkła. Jedyne co martwi, to, że w tą szczelinę na pewno bardzo łatwo będzie wchodził brud, co nie będzie później łatwe do wyczyszczenia. Na pochwałę zasługuje również to, że bez najmniejszego problemu możemy zdjąć tylną klapkę urządzenia i wymienić ją na nową, jeżeli tylko i wyłącznie ten kolor nam się znudzi, czy też klapka się porysuje. Pod klapką znajduje się bateria o pojemności 2500 mAh, dwa sloty na kartę SIM, SIM 1 i SIM 2, oraz na kartę microSD, co wydaje mi się nie najlepszym pomysłem. Dostęp bez wyciągania baterii mamy jedynie do karty SIM numer 1, której i tak bez wyłączenia telefonu nie możemy zmienić. Szkoda, że nie zamieniono miejscami złącza na kartę SIM 1 oraz na kartę microSD. Oczywiście telefon działa na kartach microSIM. Faktura tylnej klapki jest naprawdę bardzo miła w dotyku. Trudno również ją porysować, jednak bardzo łatwo się ona brudzi. Rzućmy jeszcze okiem na dołączone w zestawie akcesoria. Do zestawu producent dodaje kabel USB, microUSB w wersji 2.0. Niestety jest on bardzo krótki, bo ma około metr długości. Mam nadzieję, że w przypadku nowszych urządzeń będzie dołączany troszkę dłuższy kabel, ponieważ jest to niespecjalnie wygodne, kiedy mamy komputer pod biurkiem i nie zawsze ta długość kabla starcza, aby wygodnie położyć telefon na biurku. W zestawie znajduje się również sam adapter, ładowarka. Niestety jest to tylko 1-amperowa ładowarka. W pudełku znajdują się również słuchawki dokanałowe, które spełniają również funkcję zestawu głośno mówiącego. Mają one bardzo ładnie wyeksponowany, miły dla ucha bas, jednak średni i wyższy zakres częstotliwości nie jest zaprezentowany już tak dobrze. Jeżeli więc namiętnie słuchacie Marka Grechuty, to warto rozejrzeć się za innymi dodatkowymi słuchawkami do tego urządzenia. Jednak dla większości osób, które słuchają popu, rocku czy elektro, będą to świetne słuchawki, jak na cenę tego urządzenia. Rainbow Jam 4G dysponuje ekranem IPS TFT o przekątnej 5 cali i rozdzielczości 720p, czyli HD. Daje to zagęszczenie pikseli na poziomie prawie 300 punktów na cal. To niewiele mniej niż w najnowszych iPhone'ach 6S i 5SE. Ekran IPS charakteryzuje się całkiem niezłymi kątami widzenia. Sam ekran zabezpiecza najpewniej tworzywo sztuczne, jednak jego wytrzymałość stoi na całkiem niezłym poziomie. Rainbow Jam 4G działa pod kontrolą Androida 5.1.1 Lollipop wraz z autorską nakładką systemową stworzoną przez Vico. Mamy tutaj całkowicie płaską strukturę menu, gdzie wszystkie aplikacje pojawiają się na ekranach głównych. Producent zmienił też interfejs kilku aplikacji systemowych.
Jednak ingerencja, jaka została poczyniona w system telefonu, nie jest zbyt wielka. Bez problemu możemy zmienić jednak wygląd systemu, instalując dodatkowy launcher ze sklepu Play, na przykład dostarczany przez Google, Google Launcher Now. Wtedy system na Vico Rainbow Jam 4G będzie wyglądał jak czysty Android. Bardzo miłym zaskoczeniem dla mnie było zamontowanie w urządzeniu modułu radia FM. Jest to obecnie bardzo rzadko spotykany zabieg. Aby skorzystać z radia w telefonie, musimy podłączyć słuchawki. Miłym dodatkiem jest również dodanie klawiatury TouchPol oraz oprogramowania od firmy CleanMaster, dzięki której możemy pozbywać się niepotrzebnych danych z pamięci naszego telefonu, czy też czyścić niepotrzebnie działające w tle aplikacje z pamięci RAM. Producent nie zapomniał również o dodaniu latarki. Nie zapomniano też o dodaniu aplikacji Pogodynki, dysponującej naprawdę bardzo ładnymi animacjami. Niestety, w przypadku Rainbow Jam 4G Vico nie przewidziała aktualizacji do Androida 6.0. Telefon pozostanie nadal na Androidzie 5.1.1. Można się jednak spodziewać, że producent będzie dostarczał aktualizację zabezpieczeń przez najbliższy czas. Na ekranie blokady znajdują się dwa skróty. Do aparatu oraz do menadżera połączeń. Przeciągnięciem w górę odblokowujemy telefon. Telefon można wybudzić przez dwukrotne puknięcie w ekran. Telefon obsługuje również gesty na wygaszonym ekranie. Wystarczy narysować O, aby włączyć latarkę, lub C, aby uruchomić kamerę. Do odtwarzania filmów producent przewidział aplikację odtwarzacz wideo. Działa ona jak najbardziej poprawnie i obsługuje filmy do Full HD, jednak ma nieco ograniczoną funkcjonalność. Dlatego też na waszym miejscu zainstalowałbym na przykład MX Player. Jak widzicie, telefon radzi sobie bez problemu z odtwarzaniem materiału wideo w Full HD. Do odtwarzania muzyki producent dostarcza nam dwie aplikacje. Swoją, muzyka, o nieco przestarzałym już interfejsie, jednak nadal dość dużej użyteczności, oraz mniej użyteczną, ale ładniej wyglądającą aplikację Google Play Muzyka, prosto od Google'a. Dzięki niej możemy również zasubskrybować muzykę za jedne 20 zł miesięcznie i cieszyć się nią bez ograniczeń, całkowicie legalnie. Do dyspozycji użytkownika producent oddał dwa aparaty. Przednie rozdzielczości 2 megapikseli oraz tylny o rozdzielczości aż 8 megapikseli wraz z diodą LED. Interfejs, jakim dysponuje aplikacja aparatu od Vico, nie jest najbardziej rozbudowana. Jednak do podstawowych zastosowań jest to wystarczająca ilość. Mamy tutaj możliwość wyboru trybu scenerii, balansu bieli, miejsca zapisu, rozmiaru zdjęcia. Jak wspomniałem, może to być aż 8 megapikseli. Zmiana ekspozycji, kontrastu, nasycenia, balansu bieli, czy możliwość wyłączenia dźwięku migawki oraz poprawienia czerwonych oczu. Mamy również możliwość włączenia trybu HDR oraz upiększania twarzy. Samo zrobienie zdjęcia nie trwa zbyt długo. Filmy zaś nagrywane są w rozdzielczości maksymalnie HD. Mamy również możliwość nagrywania filmów z flashem. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak prezentuje się jakość nagrań zrobionych za pomocą Rainbow Jam 4G, zapraszam Was na mój kanał, gdzie ukazał się już taki film. Jeżeli zaś chodzi o zdjęcia, to są one całkiem niezłej jakości. To jest zdjęcie wykonane przednią kamerką o rozdzielczości 2 megapikseli, w całkiem niezłych warunkach oświetleniowych. Jak widzicie, szumy są całkiem nieduże. Mamy również możliwość upiększenia twarzy. Kolory zaś mają całkiem dobrą, wysoką temperaturę. Nie jest to wprawdzie Samsungowy AMOLED, jednak naprawdę nie jest źle. To już zdjęcia wykonane tylnym aparatem. Zdjęcia są wykonywane w rozmiarze 3x4, co wydaje mi się nie jest najlepszym pomysłem. Obecnie, kiedy mamy same panoramiczne ekrany, lepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie proporcji 16x9.
Jednak patrząc na to, że czołowi producenci nadal stosują 3:4, a ostatnio nawet Samsung wrócił właśnie do tych proporcji, to nie ma się do czego doczepić. Jeżeli chodzi o szumy, to w przypadku dobrych warunków oświetleniowych nie są one zbyt duże. Kolory również nie zawodzą. Jeżeli zaś chodzi o nie najlepsze warunki oświetleniowe, to również aparat spisuje się całkiem nieźle. Oczywiście nie widać wszystkich detali tak jak w droższych telefonach, ale w tej klasie cenowej jest to jak najbardziej do zaakceptowania. Również flash radzi sobie całkiem nieźle i rozświetla naprawdę dużo scenerii. Również w syntetycznym benchmarku AnTuTu Benchmark 6 Vico Rainbow Jam 4G prezentuje całkiem niezłą wydajność jak na swoją klasę cenową. W teście Rainbow osiągnął blisko 21 tysięcy punktów. Oczywiście jest to znacząco mniej. Galaxy S7 uzyskał w teście ponad 6-krotnie więcej punktów. Jednak podzespoły Rainbow Jam 4G w zupełności wystarczają do płynnego nawigowania po systemie. Jeżeli zaś chcecie zobaczyć, jak Vico radzi sobie w grach, to zapraszam Was do filmu, w którym to demonstruję, który ukazał się już jakiś czas temu na moim kanale. Bateria Vico Rainbow Jam 4G ma 2500 mAh. Nie wydaje się to zbyt dużo. I rzeczywiście, telefon z włączonym ekranem wytrzymuje około 4 godzin. Jeżeli będziemy z niego bardzo intensywnie korzystać, to może się okazać, że braknie nam energii przed wieczorem. Jednak typowe intensywne użytkowanie wyczerpie baterię Rainbow Jam 4G po około jednej dobie. W przypadku zrównoważonego korzystania z zapasów baterii, telefon do ładowarki będziemy musieli podłączyć po 2, czasem nawet 3 dniach, co jest całkiem niezłym wynikiem. Jedyną przeglądarką, która jest na start zainstalowana w telefonie, jest Google Chrome. Jest to jedna z najlepszych przeglądarek dostępnych na Androida. Tak jak zwykle, do testów internetu posłużą nam dwie bardzo duże strony. Pudelek oraz gazeta.pl. Jak widzicie, strona mobilna ładuje się domyślnie i działa całkiem nieźle. Teraz czas na pełną wersję strony. Jak widzicie, chwilę trwa doładowanie wszystkich zdjęć i reklam. Jednak przeglądanie internetu wydaje się być całkiem komfortowe. Nie znajdziemy tu żadnych agresywnie doładowujących się treści czy szachownic. Wszystko działa na dobrym poziomie, nawet w tak wymagającej stronie jak Pudelek. Otwórzmy więc drugą stronę, którą będzie gazeta.pl. Znów domyślnie ładowana jest mobilna wersja tej strony, która oczywiście działa wręcz wzorcowo. Teraz czas na wersję komputerową. I również tutaj całkiem szybko wszystko się ładuje. Nie mamy żadnych opóźnień. Musimy poczekać tylko chwilę na doładowanie kolejnych grafik na dole strony. Zobaczmy jednak, jak jest z przełączaniem pomiędzy kartami. W przypadku mniejszej ilości działa to całkiem nieźle, ale jeżeli otworzycie więcej kart, to może się niestety okazać, że będą musiane ponownie ładować, co zmniejsza przyjemność z obcowania z telefonem. Jest to oczywiście spowodowane tylko gigabajtem RAM-u. Ostatnim punktem tej recenzji będzie wymienienie cech tego urządzenia, które nie zmieściły się do żadnej ściśle określonej kategorii, jednak według mnie są warte odnotowania. Pierwsza z nich to implementacja podstawowej wielozadaniowości. Tak, znajdziemy tutaj wiele okien. Przykładem tego jest kalkulator. Po naciśnięciu tego przycisku zmniejsza się on i możemy operować nim w pływającym oknie. Jest to bardzo wygodna funkcja. Kolejna sprawa jest już nieco mniej wesoła. Jak możecie dostrzec, przy ikonie Wi-Fi wyświetlanej na pasku powiadomień znajduje się wykrzyknik. Teraz router znajdzuje się jakieś 5 metrów ode mnie, nie dzieli nas żadna ściana,
A jednak telefon sygnalizuje słaby zasięg, choć ma wszystkie kreski. Również prędkość mojego łącza domowego nie jest zła, ponieważ jest to ponad 100 megabitów na sekundę. Podejrzewam, że ten problem jest spowodowany tym, że mam w domu dwa routery działające w jednej sieci, co może mylić nieco ten telefon. Jednak żaden inny telefon, którym dysponuję do testów w domu, nie miał takich problemów. Wielu z Was pewnie zastanawia się, czy warto kupić to urządzenie. Vicka Rainbow Jam 4G to urządzenie, które w niezbyt wygórowanej cenie oferuje duży ekran o całkiem dobrej rozdzielczości, stosunkowo wydajny procesor oferujący obsługę pasm LTE oraz płynnie działający, całkiem aktualny system Android 5.1.1. Również aparat i inne funkcje multimedialne nie zawodzą. Czy więc warto kupić to urządzenie? Tak. Jednak na Waszym miejscu zdecydowałbym się na wersję bez obsługi pasm 4G LTE. Dlaczego? To urządzenie jest o ponad 100 zł tańsze, ma najpewniej wydajniejszy procesor, nagrywa filmy w Full HD, a jego największą wadą jest mniejsza bateria. Decyzja należy do Was. To już wszystko na dziś. Jeżeli ten film Wam się podobał, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i wyrazić tego w komentarzu. Już niedługo na moim kanale ukażą się kolejne testy smartfonów. Więc jeżeli chcecie być na bieżąco, to nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!